Agata Gwóźdź, witam Państwa i zapraszam na 9. wydanie programu Studio Telewizji Prudnik. Piętnaście z 18 zgłoszonych propozycji zostanie poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Prudnik 2016. Z dalszej rywalizacji odpadł pomysł wyrównania i utwardzenia tłuczniem kamiennym ulicy Działkowej od Zwycięstwa do Chocimskiej w Łące Prudnickiej z powodu przekroczenia kosztu 270 tysięcy złotych. Oddać swoich głosów nie będziemy mogli także na budowę rekreacyjnej ścieżki pieszej wzdłuż rzeki Prudnik oraz wyrównania i utwardzenia tłuczniem kamiennym dróg gminnych, dojazdowych oraz wewnętrznych na terenie ogródków działkowych równolegle do ulicy Wiejskiej, z których korzystają piesi i rowerzyści. Tereny, na których miałyby być prowadzone te inwestycje, nie są w pełni własnością gminy Prudnik. Do finału zakwalifikowały się następujące projekty: remont toalety publicznej przy Placu Zamkowym, remont nawierzchni jezdni ulicy Asnyka w Prudniku łącznie z położeniem dywanika asfaltowego, urządzenie Placu Zabaw przy ulicy Księdza Skowrońskiego, wymiana chodników na ulicy Wileńskiej i Sadowej, budowa dwóch altan jako miejsca aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców Łąki Prudnickiej, budowa dwóch wiat altan rekreacyjnych przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce z przeznaczeniem na cele kulturalno-oświatowe służące mieszkańcom wsi, mini park linowy, budowa street workout parku, zagospodarowanie boiska przy zespole szkolno-przedszkolnym w Szybowicach, budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym przy boisku sportowym w Moszczance, modernizacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 4 w Prudniku, modernizacja boiska sportowego oraz placu przed wejściem do budynku szkoły podstawowej nr 4, budowa toru enduro dla motocykli i quadów, remont stolarki okiennej i drzwiowej w publicznym przedszkolu w Mieszkowicach, budowa samoobsługowej stacji technicznej naprawy rowerów i bombo na osiedlu Jesionowe Wzgórze w Prudniku. Jeszcze przed głosowaniem postaramy się przeprowadzić taką akcję promocyjną projektów. Wydrukujemy ulotki, które postaramy się dostarczyć naszym mieszkańcom, żeby mogli zapoznać się indywidualnie z każdym projektem. Do 15 września potrwa kampania informacyjna o zgłoszonych do realizacji zadaniach. Punkty, gdzie będzie można oddać swoje głosy, poznamy natomiast na początku września. Samo głosowanie potrwa od 20 do 25 września. Małe, bezbronne i niczego nieświadome koty stały się celem bezmyślnych sadystów. O strzelaniu do kota było już głośno. Przypomnijmy, sytuacja miała miejsce w Głuchołazach. To tam dla rozrywki strzelano z wiatrówki do kota. Niestety sprawca nie został ustalony, a proceder powtórzył się, tym razem w Prudniku. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w wyniku przeprowadzonych działań ustalili, że w dniu 8 sierpnia w godzinach wieczorowo-nocnych w Prudniku na zapleczu ulicy Armii Krajowej został postrzelony kot. Powyższe zdarzenie potwierdzili w rozmowie z właścicielką kota, która złożyła w tej sprawie zawiadomienie. Na chwilę obecną trwają czynności mogące ustalić sprawcę tego zdarzenia. Osobie, która popełniła ten czyn, grozi kara grzywny, pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności do lat 2. Prowadzone jest postępowanie z artykułu 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. Kot przeżył, została mu udzielona pomoc przez lekarza weterynarii. W chwili obecnej wszystko jest w porządku. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Wyciągnęli z obręczy koszy na śmieci metalowe wkłady i wraz ze śmieciami powrzucali je do znajdującej się w parku fontanny. Mowa o mieszkańcach Prudnika, którzy w nocy z 28 na 29 lipca w Parku Miejskim mieliby się dopuścić aktu wandalizmu. W dniu 29 lipca Komenda Powiatowa Policji w Prudniku otrzymała zgłoszenie o akcie wandalizmu, który miał mieć miejsce w Parku Miejskim. Przybyli na miejsce policjanci, potwierdzili powyższe zdarzenie i ustalili, że wówczas jeszcze nieznani sprawcy wyjęli z obręczy koszy metalowe wkłady, które następnie wrzucili do pobliskiej fontanny. Sprawą zajęli się prudnicy dzielnicowi, którzy już po kilku dniach ustalili, wytypowali osoby, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem. Sprawcami okazali się młodzi mieszkańcy gminy Prudnik w wieku od 15 do 19 roku życia. Część z nich przyznała się już do zarzuconego im czynu, to jest uniemożliwienia korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego. Za powyższe wykroczenie grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności bądź aresztu. Sprawa dwóch najmłodszych znajdzie swój finał przed sądem rodzinnym i dla nieletnich.
Setki kolarzy górskich, wymagająca trasa i wysoka temperatura. Tak w skrócie można opisać zmagania o Puchar Polski MTBXC w Białej. Poza torem, może poza sprinterami, którzy na torze potrzebują więcej białka tutaj w kolarstwie. A my, proszę Państwa, oklaskujemy Stanisław Nowak, numer 141. Stanisław Nowak, Jarosław Żur, aktualny mistrz Polski, zwycięzca 6. edycji wyścigu Puchar Polski XCO i Jarosław Żur, drugie miejsce w dzisiejszym wyścigu, zwycięzca w jednej z edycji Mini Tour de Pologne. Dziękujemy koledzy, życzymy dalszych sukcesów, będziemy na pewno zainteresowani, śledzili Waszą karierę i zapraszamy w przyszłym roku do Białej. Najtrudniejsze były interwałowe zakręty. Po drugim boksie tam były szybkie zjazdy, zakręty ostre i bardzo strome podjazdy, na których trzeba było mocno przepychać i dużo kolarzy nie przejeżdżało ich. I wystartowali juniorzy i kobiety elita. Trasa dzisiejszego wyścigu była dość interwałowa, krótkie podjazdy, nie było miejsca na odpoczynek. Od samego startu postanowiłam zaatakować i przewaga, którą uzyskałam, utrzymałam do samego końca. Myślę, że jak będę się rozwijać cały czas, tak jak robimy to do tej pory, to kiedyś chciałabym i myślę, że będę mieć możliwość zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie i życzę sobie tego i mojemu trenerowi. Dzisiaj najtrudniejsze na trasie były elementy takie, że trzeba było się skupić, bo było strasznie dużo zakrętów. Były taśmy i trzeba było jechać bardzo skupionym, no i ciężkie były podjazdy takie, gdzie trzeba było się rozpędzać i na rozpędzie podjeżdżać. Jak się nie załapało tego rozpędu, to się traciło, trzeba było czasami podchodzić podjazdy. Jeszcze mam marzenie na ten sezon, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata, lecz niestety muszę sama pokryć cały koszt, więc... Postaramy się uzbierać pieniądze, żeby pojechać, no ale jeszcze start jest pod znakiem zapytania. No, największym moim marzeniem jest wystartować na Igrzyskach Olimpijskich. Wiadomo, to jest cel bardzo odbiegający w przyszłość. Wiadomo, że jeszcze w międzyczasie trzeba pogodzić naukę, studia i wszystko, więc zobaczymy, jak to dalej będzie. Na wyjazd na Mistrzostwa Świata niestety ze względu na położenie Andory, gdzie trzeba pojechać 2 tygodnie wcześniej albo 10 dni wcześniej, żeby się zaklimatyzować, to no, kwota takiego wyjazdu jest 10 tysięcy złotych na Mistrzostwa Świata teraz. No, w tym roku jeżdżę w klubie, więc aż nie muszę wykładać, że tak powiem, ze swojej kieszeni na starty i na to wszystko. Klub nam daje rowery, stroje, odżywki, więc tu jest bardzo dobrze. I na wyjazdy też jeździmy, tak większość wyjazdów po Polsce jeździmy właśnie z klubu i no, w tym roku nie muszę pokrywać takich kosztów. Od 3-latka aż do dziadka udział w zawodach mógł wziąć każdy, bowiem imprezie towarzyszyła akcja rekreacyjno-integracyjna Wszyscy w formie. Dawaj! Szybko! Dawaj, szybko! Dalej! Po
więcej informacji zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.tvprudnik.pl. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu już za tydzień. Do zobaczenia.